Do Tomasza Jakubiaka znowu dotarły ponure wieści. Ogromna kwota pilnie potrzebna. Już od jakiegoś czasu wiemy, że Tomasz Jakubiak zmaga się z bardzo poważną chorobą. Okazuje się, że leczenie wymaga od niego olbrzymich pokładów finansowych. Wiadomo, ile kosztują badania, których potrzebuje kucharz. Mężczyzna potrzebuje pomocy swoich fanów. Tomasz Jakubiak cierpi na rzadki nowotwór. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że znany kucharz z programu MasterChef Nastolatki cierpi na bardzo poważną chorobę. Tomasz Jakubiak ujawnił w programie Dzień Dobry TVN, że zdiagnozowano u niego jeden z najrzadszych i najtrudniejszych do wyleczenia nowotworów. W konsekwencji schudł około 20 kg i podejmuje się poważnego leczenia. Te doniesienia były dla niego bardzo trudne, czuł wstyd w związku z chorobą. Ostatnimi czasy życie mnie nie oszczędza, ale nie mam zamiaru tak łatwo się poddać. Znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej. Kilka miesięcy temu zdiagnozowano u mnie bardzo rzadki i groźny nowotwór. Choroba przyszła nagle i wywróciła do góry nogami życie moje i moich bliskich, zadając nam ogromne cierpienie, ból i strach, komentował w jednym z najnowszych nagrań. Tomasz Jakubiak potrzebuje środków finansowych na leczenie. Jak się okazuje, koszty leczenia w związku z tak poważną chorobą nowotworową znacznie przerastają możliwości kucharza. Najpierw Tomasz Jakubiak prosił swoich obserwatorów o zakup książek, z których dochód poświęci w pełni na walkę z rakiem. Okazuje się jednak, że to może nie być wystarczające. Mężczyzna zdecydował się na założenie zbiórki pieniędzy. Diagnozę usłyszeliśmy w marcu tego roku. Od tego czasu borykam się z różnymi problemami dotyczącymi mojego zdrowia. Informacji uzyskanych od lekarzy wiem, że moja przypadłość jest na tyle rzadka i na tyle specyficzna, że koszty leczenia na pewno nie będą małe. Każde badanie, które muszę wykonać, między innymi badania genetyczne czy biopsje, to średni koszt od 8 do 10 tysięcy euro, a to dopiero początek mojej drogi i walki z nowotworem. Po wykonanych badaniach podjęta zostanie decyzja o dalszych metodach leczenia i kraju, do którego się udam, mogą być to Stany Zjednoczone, Szwajcaria bądź też Japonia. Miesięczne koszty leczenia zaczynają się od kilkuset tysięcy dolarów, powiedział Tomasz Jakubiak. Tomasz Jakubiak założył zbiórkę pieniędzy. Zbiórka pieniędzy na leczenie Tomasza Jakubiaka powstała na portalu szczytny-cel.pl. Jak podkreślił mężczyzna, to jedyna forma wsparcia finansowego, która jest prawdziwa i rzetelna. Ma to związek z tym, że oszuści zaczęli podszywać się pod kucharza w celach zarobkowych. Podkreślił również, że zebrana kwota zostanie przekazana wyłącznie na cele związane z onkologią. Kwota, jaką uzbieram, jeśli nie zostanie w pełni wykorzystana na moje leczenie, możecie być pewni, że zostanie przekazana fundacji wspierającej dzieci zmagające się z problemami onkologicznymi, mówi Tomasz Jakubiak. Kucharz podsumował swój apel niezwykle poruszającymi słowami. Podkreślił, że każda forma wsparcia finansowego może mu pomóc przetrwać jak najdłużej u boku swoich ukochanych najbliższych. Wasza pomoc to dla mnie nie tylko finansowe wsparcie, ale także ogromna dawka nadziei na lepsze jutro. To możliwość odbywania dalszej podróży życia z moją rodziną, kochaną żoną i synkiem. Z całego serca dziękujemy za każdą pomoc, zakończył.